to sobie pogadałem. Jak się okazuje, ucięło mi poprzedni filmik po 5 minutach. Możliwe, że ze względu na temperaturę, więc teraz schowałem kamerę, aparat w cień. No, odpalam stoper, pół godziny. Taki jest max długości wideo, żeby nie gadać za długo. Ale dzięki temu, że to jest moja druga próba, to już wiem mniej więcej co poprawić. Bo w pierwszej próbie brakło mi czasu. Za dużo chciałem powiedzieć, a o tym można gadać i gadać. Jak o wszelkich odklejonych tematach. No ale dobra, do rzeczy. Co po psychodelicznej podróży? Bo to co przed, czyli jak się do tego przygotować, raczej opuszczę w tym filmiku, to jest, ja nie jestem specjalistą. A kim jestem? Jestem chłopem ze wsi w szybkich spodenkach. Nie jestem naukowcem, nie jestem specjalistą od psychodelików, nie jestem psychoterapeutą używającym psychodelików w terapii, nie jestem akademikiem. Po prostu jestem zwykłym chłopem ze wsi, który w wieku 20 paru lat, późnych lat 20, natknął się na te właśnie... Chciałbym użyć przekleństwa, ale... Niecodzienne substancje. Tak, natknąłem się na te niecodzienne, wywracające świat do góry nogami substancje. I w tym filmiku chciałbym powiedzieć Ci to, co ja chciałbym usłyszeć po swojej pierwszej psychodelicznej podróży. Ponieważ ja do tych rzeczy doszedłem przez te ostatnie 2 lata, bo tyle mnie dzieli mniej więcej od pierwszej podróży. I wiem, że gdybym natknął się na ten filmik wtedy, to by mi to mogło wiele pomóc. O wiele przyspieszyć to wszystko. Jakby... Chociaż też każdy ma inną ścieżkę, nie? Każdy ma inną drogę. Więc ja po prostu tutaj opisuję to, co pomogło mi na mojej. Ale przez analogię komuś też się może to przydać. Bo jednak jesteśmy podobni do siebie. Jakby nie... Chociaż można nawet rzec, że jesteśmy jednym, nie? Jednością. Więc możemy mieć różne życia w różnych miejscach, ale pewne nauki, nawet tysiącletnie lub starsze, nadal są aktualne. Więc te moje słowa mogą komuś pomóc, po prostu. I tym kimś możesz być ty, akurat. Mam tutaj kartkę ze ściągą, żeby jakoś to trzymać w kupie, żeby nie odpływać za daleko. Bo łatwo odpłynąć, szczególnie siedząc na polanie, gdzie jest tyle pięknych rzeczy, o których można gadać. Ale to, że są piękne, to już wiesz, bo to poczułaś podczas właśnie psychodelicznej podróży. Mam nadzieję, że zrobiłeś właśnie to na zewnątrz właśnie, bo to według mnie jest jednym z ważnych czynników. Bycie właśnie wśród zieleni, nie zamkniętym w czterech ścianach, bo my jako ludzie z tymi magicznymi substancjami mamy do czynienia od kiedy stąpamy po tym świecie. A wtedy nie mieliśmy betonu i ścian. Wtedy robiliśmy to tylko tak. I tak to właśnie powinniśmy robić. W lesie, przy ognisku, na polanie. No ale tak, ogólnie na podstawie czego opowiadam to wszystko. Na podstawie swoich właśnie własnych doświadczeń, 4 psychodelicznych podróży w przeciągu ostatnich 2 lat i na podstawie doświadczeń moich kolegów, z którymi to robiłem, ale także na podstawie ich własnych, samodzielnych podróży. I na wielu, wielu dziesiątkach godzin przegadanych na te tematy. Więc to można powiedzieć, że są takie nasze wspólne przemyślenia
gdzie nie gdzie coś tam dodaję od siebie, wiadomo, gdzie nie gdzie kradnę myśli kolegom, ale no cel jest jeden, nie? Pomóc tobie. Więc nie będę mieć tego za złe. A dobra, wracamy do tego, że wiesz, że to jest, że jakby natura jest piękna, bo jeśli odbyłeś właśnie pełnoprawną predation podróż, to właśnie to widziałeś, widziałaś. To, że właśnie to piękno, które było tutaj zawsze, a którego jakby nie dostrzegaliśmy. Bo to nie jest tak, że podczas psychodelicznej podróży przenosimy się do innego świata. Bo takie myślenie, że jest świat tutaj, jest świat tamten, może powodować, że zaczniemy do tamtego świata uciekać. A wtedy się zaczyna problem. Bo wtedy jakby... No, piękny śpiew jakiegoś ptaszka. Bo to nie o to chodzi, żeby tam uciekać. Żeby szukać dalej tam, żeby tam szukać odpowiedzi na to, co tutaj. Nie, grzybek czy tam LSD nie kryją odpowiedzi, które można poznać dopiero za 10, czy tam 20, czy 50 razem. Nie, za każdym razem jest ta sama mądrość, ta sama wiedza. Tylko im częściej to będziesz robić, im większe dawki zażywać, to będzie grzybek dobity ci o tym mówić. I to też taka oznaka braku szacunku, nie? Nadużywanie tego. Więc jeśli... Wiem, w którym możesz być w momencie, że wiesz, że no ale jak, no że takie coś i że jak mam tego nie robić. No wiem, bo też tam byłem. Ale musisz zwolnić. To jest podstawa. Musisz poszanować to. Nie bez powodu też te substancje mają jakby wbudowane pewne ograniczenia, mianowicie tolerkę, nie? Nie możesz tego robić często i o to chodzi, żeby właśnie nie robić, bo chodzi o to, żeby zrobić to raz, może kilka razy, ale żeby tą wiedzę przynieść tutaj na stałe, bo też nie powinniśmy traktować tych substancji jako leków na całe to zło. Że o, raz na kilka miesięcy zjem sobie grzybka i dzięki temu mogę jakoś chodzić do tej roboty i dociągnąć. Nie. Trochę nie o to chodzi chyba moim zdaniem. To tak jak przerwy na medytację w pracy w korpo. To jest jakby wypaczenie tego, czym to jest. Tak samo traktowanie psychodelików jako leków, które pozwolą nam być dalej trybikami w maszynie i tak dalej, to też jakby nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zmienić całkowicie swoje myślenie, swój świat, swoje okulary, żeby widzieć jakby to, co widzieliśmy i czuliśmy tam. Piękno, jedność. Ciekawość tym wszystkim, bycie jakby dzieckiem, życie tu i teraz. Żeby przenieść to na stałe do nas, do tego smutnego świata, od którego mogliśmy po prostu uciekać. No. Zapisałem sobie jeden cytat kogoś o wiele mądrzejszego ode mnie. Cytat Alana Watsa, możecie go kojarzyć z piosenek, bo często jego wykłady są samplowane, więc mogliście się na niego natknąć. Ogólnie polecam te wykłady, też jego książki. Nie przeczytałem żadnej w całości chyba, ale ogólnie rzadko kończę książki. Moja wada, ale walczę z tym. Wiele mu zawdzięczamy jako ludzie zachodu, bo wiele nam przyniósł w mądrości ze wschodu i opowiedział nam to w
sposób, dzięki któremu możemy to poczuć i mniej więcej zrozumieć. Nigdy nie zrozumiemy tego w 100%, bo wyobraźmy się w innej cywilizacji, w innej kulturze. Ale możemy to poczuć i to wystarczy. No ale dobra, do rzeczy. Gdy odbierzesz wiadomość, odłóż słuchawkę. Środek psychodeliczny to tylko instrument jak mikroskop, teleskop czy telefon. Biolog nie spędza całego życia z okiem utkwionym w okularach mikroskopu. Odkłada go, by pracować nad tym, co zobaczył. A przeczytam od razu drugi. Bo później pewnie zapomnę. To za przy pierwszej próbie zapomniałem. Ściślej mówiąc, środki psychodeliczne nie obdarzają mądrością. Nie w większym stopniu niż mikroskop obdarza wiedzą. Dostarczają one surowca na mądrość i są pomocne w takim stopniu, w jakim jednostka jest w stanie to, co przy ich pomocy odkryła, zintegrować w kompletny wzór zachowań i system wiedzy. Traktowane jako ucieczka w wyizolowaną, pozbawioną odniesień ekstazę, przedstawiają tę samą wartość, co wypoczynek czy dobra zabawa. Lecz jest to tak, jakby używać potężnego komputera do gry w kółko i krzyżyk. W ten sposób godziny rozszerzonej świadomości są bezpowrotnie marnotrawione, jeśli nie wypełnia ich trwała refleksja czy medytacja na dowolny. Uważany za wart tego temat. Nie uważany, ale nie potrafię rozczytać swojego słowa. No, mniejsza. Chyba wiesz, o co chodzi. No, to jest dobre miejsce na jedną z lepszych alegorii psychodelicznej podróży, jaką razem z kumplami lubimy sobie powtarzać. Ciekawe, czy to się nagrywa jeszcze? Nie, świeci się, więc chyba się nagrywa. Dobra, mniej więcej brzmi to tak. Podczas psychodelicznej podróży grzybek bierze cię za rękę i wciąga na wielkie, potężne drzewo. I ze szczytu tego drzewa pokazuje ci piękny świat. Po tych kilku godzinach niestety musicie zejść z tego drzewa i grzybek znów gdzieś tam idzie w oddal, znika. Ale zostawia cię z jedną rzeczą, z ziarenkiem, z żołędziem tego pięknego drzewa, przyjmijmy. I teraz już od ciebie zależy, czy zajmiesz się tym ziarenkiem, wsadzisz je sobie w ziemię, będziesz podlewać i o nie dbać. Po czasie, po długim, długim czasie wyrośnie z tego drzewo, na które będziesz mógł wejść i siedzieć, ile będziesz chciał. Czyli to ziarenko wyrzucisz i przyjdziesz za miesiąc czy dwa po raz kolejny wejść na to drzewo i znów zostaniesz z ziarenkiem i znów je wyrzucisz. Tylko za każdym razem to wchodzenie na to drzewo już będzie, no, wydaje mi się, bezsensowne trochę, nie? Bo ta wiedza jest za pierwszym razem już dowiadujesz się wszystkiego. Nie szukaj dalej. Nie ma. Po prostu to, co większość ludzi odczuwa i opisuje jako właśnie to swoje doświadczenie mistyczne, psychodeliczne, te odczucia jedności, bycia ze wszystkim, tej dziecięcej ciekawości, po prostu tej miłości i tak dalej, to jest to. Nie ma dalej, nie ma więcej odpowiedzi. I tak właśnie to wchodzenie na drzewo, na to potężne drzewo, to trochę jest jak właśnie cheat code, wpisanie cheatów. Bo tak to mniej więcej psychodeliki działają, że wpisujesz kod i na moment rzuca cię na setny poziom, gdzie masz wszystkie skillsy wymaksowane. Niektórzy się nie potrafią w tym odnaleźć i się robi wtedy niks w głowie. Bad trip. Ale to też od innych rzeczy zależy, niekoniecznie tylko od tego. Ale tak, na chwilę cię rzuca na ten setny poziom. I jeśli chcesz,
to możesz zacząć ekspić na mobach początkowo, ale głównie to ekspisz na sobie i na swoich doświadczeniach i powoli, powoli wbijasz te poziomy. Zaczynając od pierwszego i ostatecznie będziesz mógł wejść znów na ten setny poziom. Tylko wtedy to będzie naturalnie. Wtedy to będzie zasłużenie. Nie będzie tego chaosu. Nie mówię, że mam setny poziom. Nie mam. Mam może, nie wiem, siódmy. Ale mam o 7 wyżej niż miałem 2 lata temu, nie? I już jakby lekko zaczynam rozumieć, że to, co się odczuwa podczas psychodelicznych podróży, można odczuwać cały czas. Tylko bardziej z wewnątrz. To jest właśnie piękne, nie? Że nie potrzebujesz niczego z zewnątrz. Żadnej substancji. Jak bardzo naturalna i na miejscu by ona była, to jednak też nie bez powodu psychodeliki w kulturach szamańskich były jako... Nie były codzienną dietą, były właśnie lekarstwami, nie? Jeśli ktoś za bardzo się odchylał w złą stronę, to właśnie to był taki combo fix, który je przywracał. Combo fix. Czym jest combo fix? Kiedyś na poprzednich systemach, to jest na Windowsie 10, bo już nie działało, ale chyba Max na Windowsie 7, było coś takiego jak combo fix, czyli program, który wywalał ci z systemu wszystkie podejrzane pliki, ale nie pytał, czy nie zwracał uwagi na to, czy te podejrzane pliki nie są plikami systemowymi. I to było takie, że już jak wiesz, że komp ci zamula, coś nie działa maksymalnie, że na pewno masz jakieś wirusy, bo ściągałeś torrenty i tak dalej, to po prostu miałeś dwie opcje. Albo robisz formata i stawiasz system od nowa, albo właśnie próbujesz combo fixa. I pół na pół, może się uda i naprawi wszystko, a może po prostu wykrzaczyć ci system. I dla niektórych ta ścieżka, by dojść na ten setny poziom, właśnie wymaga takiego combo fixa. Ja taki, ja między innymi jestem tą osobą, że ja byłem mocno jakby zakotwiczony w tym materialnym świecie. Chociaż w te ostatnie miesiące przed psychodeliczną podróżą już też zacząłem zgłębiać te inne tematy alternatywnych teorii na temat tego wszystkiego. Ale tak, niektórzy potrzebują jebnięcia. I grzybek jest takim jebnięciem. I jak cię jebnie i masz tą energię, jakby ten pierwszy impet z tego uderzenia, że już tak lecisz, to musisz się odwrócić i zapieprzać dalej. W sensie złapać ten impet do czynienia zmian w swoim życiu, nie? Złapać tą energię. To, co teraz odczuwasz. To, że jest coś więcej, nie? I musisz to przekuć właśnie na zmiany w sobie, w swoim życiu. Nie na poszukiwania w obrębie tylko i wyłącznie psychodelików. Tylko na poszukiwania wszędzie i w każdym momencie. Idź do antykwariatu. Zapytaj o 2 działy. Gdzie jest filozofia? Gdzie jest religioznawstwo? I przychodź tam co miesiąc i kupuj po kilka książek. Zapłacisz kilka dych. W cenie nowej książki kupisz kilka, albo nawet kilkanaście. A wiedza się nie starzeje. I to, że te książki są za 60., 70., 80., nie ma znaczenia. Bo wiedza się nie starzeje. A teraz możesz właśnie odczuwać tą chęć, jakby tą ciekawość. O co chodzi, nie? O co w tym wszystkim chodzi? I jak inne różne grupy, jak różne osoby, jakie mają na to odpowiedzi i miały przez tysiące lat istnienia naszego gatunku. Bo żeby poznać tą swoją odpowiedź, każdy ma inną. Każdy ma inną ścieżkę, ale żeby poznać tą swoją, dobrze jest
poznać inne. I gdzieś tam ten złoty środek wtedy znajdziesz, bo zaczniesz zauważać, że większość największych religii czy systemów filozoficznych w pewnych założeniach się pokrywa, nie? Wspólny mianownik mają. O. Nie wiem, czy się nagrały. Chyba to były Daniele. One tak sobie krzyczą. Ciekawe, czy długo mnie słuchały. Ja je słyszę nadal. Tak, żeby znaleźć swoją ścieżkę, musisz... nie musisz, ale w poszukiwaniu swojej ścieżki pomoże ci znalezienie, jakby poznanie innych. Bo wtedy wyciągasz ten złoty środek właśnie. W którym mniej więcej jest taki, że trzeba być po prostu dobrym człowiekiem. Dobrze czynić i dobrze myśleć. Bo jakby myśli też nabrały teraz innego znaczenia, bo podczas psychodelicznej podróży inaczej się myśli. I teraz jesteś tego świadomy, czy świadoma. I też jeśli będziesz mieć kolejną psychodeliczną podróż, to polecam nie myśleć o tych, nie próbować myśleć o tych rzeczach bardziej przyziemnych, o tym, co zmienić w sobie i tak dalej w swoim życiu podczas piku, podczas tych najmocniejszych godzin. Tylko już pod koniec, jak te myśli mniej więcej wracają do takiego trybu, jaki mamy tutaj. Że stają się mniej wzburzone, mniej płynne, tylko takie już standardowe. A podczas tej właściwej części podróży po prostu bądź tam, wtedy. I żyj, poznawaj, doznawaj. O, może cię ciągnąć w tym momencie do medytacji. Że nagle czujesz wewnętrznie, że może to ma sens, że nie wiem, po prostu czujesz, żeby spróbować. Spróbuj. Jak najbardziej, spróbuj. Nie zniechęcaj się, bo medytacja wymaga systematyczności i jest ciężka. I im bardziej jest się uwikłanym w sprawy dzisiejszego świata, tym ciężej jest zacząć. I ciężej jakby to widzieć, te efekty. Ale próbuj, szukaj. Medytacji jest wiele technik. Każdemu... Dla każdego jest inna, po części. Może nagram o tym inny filmik. Nie będę tutaj się rozwodzić. Sprawdzę w sumie czas. O, 7 minut tylko zostało. Dobra, co by tu jeszcze z tych ważnych rzeczy? Wiem, że sam to odczułem, że po psychodelicznej podróży chciałoby się to, żeby każdy spróbował, bo wtedy świat by był lepszy, nie? Tylko, że no, to też nie jest dla każdego właśnie, bo to jest mocny combo fix. Niektórzy nie są gotowi na takie rzeczy i mogą dojść do tego, setnego poziomu, ale innymi ścieżkami. Najwyraźniej moja i twoja jest właśnie związana z psychodelikami, ale innych nie musi być, więc nie namawiaj, bo wychodzisz na odklejeńca. Wiem to po sobie, więc zwolnij. Gadaj o tym z ludźmi, którzy sami o to pytają. Wiesz? Bądź po prostu reklamą tego. Zmień swoje życie, swoją postać jakby w reklamę tego. Żeby ludzie sami mogli cię zapytać, że czy coś się wydarzyło, że coś się w tobie zmieniło, nie? O co chodzi? I wtedy zacznij opowiadać. Nie tak jak w Incepcji, nie? Nie możesz komuś, wiesz, wcisnąć pomysłu od nowa. Możesz tylko podsycić czyjś pomysł. Daj ludziom samemu wpaść na to, że psychodeliki są ich ścieżką.
bo wtedy jak nie, to zostajesz tym pseudolicznym mesjaszem, czyli tymi ludźmi, którzy gadają tylko i wyłącznie o tym, nie? I w tym widzą jedyny lek na cały ten ból, na cały ten świat. No a to nie tędy droga, nie? Też psychodeliki pozwalają ci teraz jakby inaczej myśleć lekko. I właśnie zaczynasz być świadomym myśli. Między innymi myśli, ale zaczynasz być świadomym rzeczy, które wcześniej były zautomatyzowane. Trochę możesz tak zacząć gdzieś na manualu. Manual mody. Może ci to przytłaczać w pewnych momentach, ale nie musi. Ostatecznie to jest jakby rozwój. Czasami rozwój boli. I ta właśnie świadomość myśli powoduje, że właśnie ogólnie myśli są wszystkim. Jeśli chcesz zmienić swoje życie na szczęśliwsze, to zmień po prostu sposób, w jaki myślisz. O tym też może nagram inny filmik. Mam już nawet kartkę z notatkami. Ale nie zmieszczę się, za dużo by gadać. Nie zmieszczę się w tym. Wydarzyło się coś nierealnego, nie do opisania. Może wydarzyć się kolejne. Chodzi o to, że ile byś nie czytał, ile byś nie czytała o psychodelikach, to no, nie da się tego opisać słowami. Doświadczenie mistyczne, nie? Już to mówiłem, że tam od tysięcy lat ludzie próbują to opisać i nie mogą słowami. Mistycy. Więc nie próbuj. Ludzie i tak nie zrozumieją, dopóki sami nie spróbują. Spróbuj to przekazać sztuką. Sztuka ma tą możliwość. Przekazać to, czego się nie da słowami. Ale też to, że właśnie wydarzyło się coś, czego... Ja to odczułem, że wydarzyło się wtedy coś, czego, co wcześniej bym określił jako niemożliwe. Coś totalnie nie z tego świata. Spowodowało, że od tamtego momentu zacząłem nie wykluczać rzeczy. W skrócie. Że jak ktoś mi opowiada o czymś niestworzonym, to z założenia tego nie wykluczam, tylko z założenia etykietuję to jako jest możliwe. Że tak, że sam doświadczyłem czegoś, co wcześniej określałem jako niemożliwe. Ale jednak jest. Więc wszystko, co ktoś opowiada mi teraz, mogę tak określać. To otwiera cię na wiele nowych stron, nie? No, na wiele ścieżek, z których czerpiesz i lepisz tą swoją. Czytaj o tym, czytaj o tamtym. O to chodzi, nie? Nie chodzi też o to, żeby rzucić wszystko i wyjechać do Nepalu czy Tybetu i zostać mnichem. Nie potrzeba tego, by dojść do samorealizacji, czy tam mokszy, nigwany, satoki. Czy do zjednoczenia z Bogiem, nie? Jak to mistycy chrześcijańscy mówią. Nie potrzeba, nie musimy mieszkać w klasztorach, czy zamknąć się na 20 lat w jaskini, nie? To jest jedna ze ścieżek, ale raczej nie dla ludzi z Polski. Nie dla ludzi z cywilizacji Zachodu. Nie mówię, żeby się to nie udało. Pewnie by się udało. Ale nie jest to konieczne. Wiesz? Można siedząc na polskiej polanie dojść do tych samych rzeczy. Pójść do antykwariatu w Kielcach. I znaleźć książki, które cię ku temu pokierują, nie? Dobra. Bo ostatnie sekundy. Bo kliknąłem chyba po... Możliwe, że już się to skończyło. Dobra. Jeszcze będzie czas. Póki co, no siema, nie? Naga. Chyba.
twarzy znów się ucięło po 5 minutach.